Witajcie moi kochani, dzisiaj przed nami pierwszy raz na kanale, pierwsza w moim życiu manga. Manga pod tytułem Pluto. I w ogóle, zanim zacznę cokolwiek na temat tej mangi mówić, parę stereotypów. Mangi to przeważnie komiksy, w których występują dziewczyny z wielkimi oczami, z patykowatymi odnóżami, z wielkim biustem, który za, zaraz wyleci na wierzch. Otóż nie w tych mangach, które ja tu przeczytałam, ani razu nie występuje tego typu osoba. Są oczywiście takie mangi, gdzie występują takie dziewczęta, ale nie wszędzie. Manga to nie tylko te takie panienki, ale Czarodziejka z Księżyca. Następne. Mangi mają dziesiątki tomów, wręcz czasami dochodzące do setki i nawet, jeżeli ktoś by chciał zacząć kupować taką mangę, to i takiej nie kupi, bo większość tych tomów jest niedostępna. Są takie mangi, gdzie jest dziesiątki tomów, ale chociażby pluto ma tych tomów tylko osiem jest dużo mang, które stanowią jedno tomówkę. Także to nie jest tak, że każda manga ma tych tomów kilkadziesiąt i że nikt nie ma ochoty czytać kilkadziesięciu tomów i wydawać majątku na te tomy. Bardzo dużo mang ma kilka tomów. Ja widziałam naprawdę dużo, które mają mniej niż 15, także Spokojnie można zacząć te mangi czytać, i się nie przejmować tym, że zacznę kupować jakiś tytuł i zostanie on ze mną do końca życia. Tak nie jest. Mangi są dla dzieci albo, jak są już jakieś mangi dla dorosłych, to tylko o seksie. Nic tam ciekawego nie ma. Pluto, którą mangę, którą Wam dzisiaj zaprezentuję, jest to manga tylko dla dorosłych. Tu jest taki znaczek, który mówi nam o tym, że komiks. Jest przeznaczony dla osób dorosłych. Jest zdecydowanie więcej takich komiksów, które są dla osób dorosłych i tu nie pojawiła się ani jedna scena seksu. Także, jeżeli manga jest dla osób dorosłych, to wcale nie oznacza, że tu wszyscy się ze wszystkim parzą. Oczywiście są mangi dla dzieci, są mangi dla dorosłych, tak jak książki czy komiksy. Jest. No, cała masa różnych, różniastych mang, i każdy, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Mangi to same głupie historie, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście są takie, ale są także mangi obyczajowe, przedstawiające normalne życie, są mangi kryminalne, są mangi historyczne, są mangi na podstawie prawdziwych zdarzeń. Jest tego cała masa. Oczywiście są też takie jakieś głupkowate zapewne, ale to wszędzie jest. Wszędzie są głupkowate książki, głupkowate komiksy, także to o niczym nie świadczy. Nie interesuje mnie kultura japońska, nie interesuje mnie Japonia, nie mam zielonego pojęcia, o kulturze japońskiej, nie znam tego kraju, a na pewno w mangach jest bardzo dużo o japońskiej kulturze, o Japonii i nawet jakbym sięgnął po taką mangę, to i tak nic nie zrozumiem, bo ja się na tym nie znam, bo mnie to nie interesuje. Mnie nie interesuje japońska kultura, mnie nie interesuje Japonia, a zrozumienie tej mangi nie przysporzyło mi żadnych trudności, zwłaszcza, że Tutaj rzecz się dzieje przeważnie w Europie, w Niemczech. Są także yy, wątki, które się dzieją w Japonii, ale Japonia to jest normalny kraj i nie ma tam nic dziwnego, także ze zrozumieniem nie miałam żadnych problemów, w ogóle nawet tego się nie odczuwa, że jest to japońska manga. Jest cała masa najprzeróżniejszych rodzajów mang. W ogóle nie wiem jak się za to zabrać, gdzie patrzeć, jak patrzeć. Nie mam zielonego pojęcia, jak wybrać mangę, która mogłaby mnie zainteresować. To ja Wam teraz pokażę, jak ja wynajduję mangę na gildii. Wchodzimy na gildię, szukamy działu manga. Tu nam się ukazują, jakie mamy rodzaje mangi. Akcja, dramat, erotyka, fantastyka historyczna. Josej oznacza mangi dla dorosłych kobiet. Okruchy życia przygodowa. Romans. Seinen, czyli jest to manga adresowana do dorosłego czytelnika, do mężczyzn, ale także dla kobiet. Te dwie. Są to mangi dla młodych dziewcząt oraz młodych chłopców. Sportowa Jaoi jest to manga o mężczyznach homoseksualnych, ale manga adresowana do kobiet heteroseksualnych. Oraz Yuri jest to manga homoseksualna o kobietach, kobietach homoseksualnych. Wystarczy wybrać dział, który nas interesuje. Mnie interesuje manga dla dorosłych. Klikam i po prostu patrzę, co jest w ofercie. Jeżeli jakaś okładka, jakiś tytuł mnie zainteresuje, po prostu klikam, wchodzę i patrzę, o czym dana manga jest. I to. Wszystko. Także ja po prostu wchodzę w dział mang, które mnie interesują i przeglądam te wszystkie tytuły, które mogłyby mnie zainteresować. Czytam opis, czytam opinie innych ludzi, czy to na gildi, czy to na lubimy czytać. Tak jak z każdą książką, czy z każdym komiksem, sprawdzam, co inni mówią na dany temat, i jeżeli mnie dany tytuł zainteresuje, to się tym tytułem zainteresuje i prawdopodobnie go kupię. Jeżeli jesteście takimi osobami, które nie czytają cudzych opinii, ani na gildii, ani na Lubimy Czytać, ani nigdzie, tylko sobie po prostu na YouTube przeglądacie filmy innych twórców i jeżeli ktoś coś fajnego powie i was zainteresuje, to wtedy kupicie, no to zauważyłam, że na YouTube tego jest mało. Ja sama szukałam i no, nie znalazłam za dużo takich kanałów, które mogłyby mnie zainteresować, dlatego postanowiłam, że od czasu do czasu będę jakąś mangę zamieszczać. Na początku pewnie będzie tego trochę, bo znalazłam tych tytułów, no trochę ich znalazłam, które mnie interesują, także będę je sobie kupować, i na początku pewnie pojawi się trochę więcej tych tytułów mangowych. No, ale jak już je przeczytam. No to nie, będzie, to nie będzie tak, że ja zacznę nagle kupować same mangi. Od czasu do czasu na pewno sobie jakąś kupię i od czasu do czasu będę o jakiejś mandze coś mówić. Oprócz komiksów i książek zacznę mówić także o mangach. Także ja w temacie mang jestem kompletnie zielona, ja się na tym kompletnie nie znam. To jest moja pierwsza manga w życiu. Ja się na tym nie znam, nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Mogę wam tylko powiedzieć, że to jest najzwyklejszy komiks, który się czyta po prostu od tyłu, tak jakby w lustrzanym odbiciu i to wszystko. No może jeszcze to, że te mangi, z tego co zauważyłam, to one są przeważnie w czerni i bieli. Rzadko się spotyka, żeby, żeby mangi były w kolorze. Są tylko na początku, kilka stron jest w kolorze, a tak one są czarno-białe i są takiego niewielkiego formatu. To jest taki zeszytowy, zeszytowy A5. Przynajmniej ja się nie spotkam. Być może są, ale ja się nie spotkałam, żeby te mangi były większe. Są większe, mniejsze, ale przeważnie one są takie, takiego formatu komiksowego. Co mogę jeszcze dodać? Czytajmy. Dobrą literaturę, nieważne czy to książka, nieważne czy to komiks, nieważne czy to manga. Ważne, żeby to było wartościowe, ważne, żeby to nas interesowało i żebyśmy mile spędzali czas przy lekturze. A czy to jest manga, komiks czy książka, to nie gra żadnej roli. Koniec tego przydługiego wstępu. Przejdźmy do mojej opinii na temat Pluta. Słowem wstępu, na chwilę obecną tom pierwszy oraz trzeci są niedostępne, ale wydawca już zapowiedział ich do dróg, niedługo będą dostępne wszystkie tomy tej mangi. Ja mam te dwa tomy, pierwszy i trzeci, po niemiecku, nie mogłam się doczekać i jak najszybciej chciałam tę mangę zacząć czytać, także dlatego sobie kupiłam je po niemiecku, ale jak się pojawią po polsku, to je sobie dokupię. Akcja rozgrywa się w świecie, w którym ludzie i roboty żyją razem. Roboty są wszędzie: są policjantami, sprzątaczkami, opiekunkami do dzieci, ale także to najzwyklejsi obywatele, którzy wyglądem w żaden sposób się nie wyróżniają. I na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, z kim mamy do czynienia. Człowiek to czy robot? Poza tym roboty zachowują się jak ludzie, myślą, okazują emocje. Roboty mają wiele praw i pod wieloma względami robot i człowiek są sobie równi. Akcja Manki rozpoczyna się w Düsseldorfie w Niemczech. Zostaje zamordowany pewien aktywista działający na rzecz całkowitego zrównania praw ludzi i robotów. Oględziny miejsca zbrodni pozwalają dostrzec pewne podobieństwa do niedawnej śmierci zniszczenia, pewnego bardzo znanego i lubianego robota Mont Blanc. Do zbadania morderstwa zostaje powołany oficer Europolu Gezicht, tak na marginesie, po niemiecku gezicht znaczy twarz przedstawiony świat jest na początku ukazany czytelnikowi za pomocą oficera Gezichta. Razem z nim rozpoczynamy śledztwo tajemniczych zbrodni. Podczas lektury poznajemy inne roboty, mniej i bardziej zaawansowane techniczne ich twórców, słynnych gniuszy, którzy stworzyli niesamowicie inteligentne roboty. Ta manga to takie Kryminalne science fiction z domieszką powieści obyczajowej, dramatu i sensacji. Pojawia się tu więcej nieboszczyków, nie wiemy kto jest mordercą, a cała historia jest bardzo ciekawie przedstawiona. Z biegiem czasu lepiej poznajemy motywy mordercy, aż, aż w końcu dowiadujemy się, kim on jest. Poznajemy stosunek ludzi do robotów. Jest wielu takich, którzy nie przepadają za nimi, traktują je jak maszyny pozbawione jakichkolwiek uczuć, które powinny tylko usługiwać ludziom. Poznajemy także roboty, które myślą i są inteligentne, ale czy tak bezduszne i pozbawione emocji? Tego dowiecie się podczas lektury. Sięgnęłam po tę mangę, ponieważ uwielbiam wszelkiego rodzaju powieści z inteligentnymi robotami. To moja pierwsza manga, manga w życiu i mnie nie zawiodła. Przeczytałam siedem tomów jednego dnia. Tom pierwszy przyszedł do mnie wcześniej i od razu go przeczytałam, a na resztę musiałam czekać, a czekałam na nie z niecierpliwością. Wartka akcja, ciągle się coś dzieje. Bardzo trudno oderwać się od lektury. Ciekawi bohaterowie, nie tylko roboty, ale także ludzie. Pojawiają się tu zabawne sytuacje, ale także takie wzruszające. Bardzo przyjemna kreska, szczegółowa. Na niektórych kadrach są bardzo ładne krajobrazy. Mimika twarzy bohaterów świetnie oddaje uczucia. Są to czarno-białe komiksy, ale na początku każdego tomu jest kilka stron kolorowych. Mi się ta kreska tak bardzo podoba, że w ogóle nie odczuwam braku koloru. W sumie to nawet wolę ją w czerni i bieli. Ja się świetnie bawiłam podczas lektury. Jestem bardzo zadowolona, że w końcu zdecydowałam się sięgnąć po mangę i z pewnością zrobię to jeszcze nie raz. Manga to taki zwykły komiks, który czyta się od tyłu. Jestem przekonana, że każdy, kto lubi kryminalne science fiction oraz roboty, będzie bardzo zadowolony z lektury. Mangi te nie są drogie, każdy tom układkowo kosztuje 31,40. Na gildi są dostępne za 21,90. Największą wadą tych mang jest to, że się je tak szybko czyta. Szkoda, że już nie ma więcej tomów bardzo serdecznie polecam. Moi kochani, to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tej bardzo fajnej, świetnej mangi. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się ciepłutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka.